Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj odwiedzimy restaurację naprawdę znanego youtubera. I jak zawsze powiemy wam, ile kosztuje, jak smakuje, no i czy warto tu się wybrać i czy faktycznie jest takie ostre, jak mówią. O tym przekonamy się dzisiaj, także nie przedłużamy. Zaczynamy! Jeśli chodzi o menu, to ono jest naprawdę bardzo, bardzo proste, ponieważ tutaj jest serwowana tylko i wyłącznie jedna potrawa, czyli kurczak, warzywa, owoce morza, wołowina czy wieprzowina z tajską bazylią. I o tą tajską bazylię właśnie chodzi. Tajskiej bazylii mamy w Tajlandii 3. Jest zwykła tajska bazylia, jest święta tajska bazylia i cytrynowa tajska bazylia. Także zobaczymy, jak to smakuje. Do tego oczywiście czosnek, chili, pełno przypraw. Powiemy wam, że przechodziliśmy przez kuchnię i jak poczuliśmy te ostre, to zaczęliśmy od razu kaszleć. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to będzie smakować. Restauracja Marka Winsa mieści się w Bangkoku. Można do niej dojechać metrem, taksówką, tuk-tukiem czy skuterem. My dojechaliśmy autobusem za 16 batów, czyli 2 zł i 8 groszy za dwie osoby. Tak, mega tanio. Restauracja w opiniach Google ma ocenę 4,1 i możemy przeczytać, że lokal słynie z dobrej jakości składników. Dla tych, którzy nie znają postaci Marka, jest to youtuber, bloger i miłośnik jedzenia. Na YouTubie subskrybuje go ponad 9 milionów ludzi, co nie dziwi, bo jest zawsze uśmiechnięty, przez co nie da się go nie lubić. Na swoich filmach często próbuje ostrych potraw czy gigantycznych dań, więc jeśli lubicie oglądać jedzenie, to koniecznie wpadnijcie na jego kanał. A my przechodzimy do degustacji. Przed całą restauracją znajdziecie menu, no i tak jak widzicie, można tutaj wybrać sobie poziomy ostrości, czyli very spicy, to nie przeżyjemy tego very spicy, medium, less i very less, czyli to będzie taki najłagodniejszy, no i jest też wersja nieostra, więc jeśli nie lubicie ostrego, a chcecie spróbować i przyjść do tej restauracji, jak najbardziej można, no i tutaj też mamy, jak Klaudia mówi, wypisane, słuchajcie, mega proste menu. Widzimy, jaka ostrość, co można zamówić, jakie mięso. Także nie przedłużamy, idziemy do środka i zamawiamy. Będzie ostre bierzemy, czy... No, zobaczymy za chwilę. Zobaczymy. Ja myślałam, żeby wziąć pork i tą wagyu, a to wegetariańskie po prostu dla fanów spróbować. Z tym ostrym, nie? Tak, no. To tak zróbmy. To weźmy wagyu na dwójkę, na ostrość. Dwójkę, tak. Tego porka na jedynkę, jakbyśmy nie dali rady. Mhm. No i potem zobaczymy, w zależności jak te dwa wypadną. Tą wagę, co domówimy, na razie na wynos. Trzy poziomy ostrości. Trzy poziomy ostrości sprawdzimy. Dwójkę, jedynkę, żeby cokolwiek zjeść, jeśli będzie ostro. No i ten najostrzejszy. Słuchajcie, za trzy dania zapłaciliśmy 427 batów, czyli niecałe 56 zł. I to będzie nasza najtańsza restauracja u kogoś znanego, bo chyba nigdzie indziej do tej pory nie zapłaciliśmy mniej. Także polecamy miejscówkę. Cenowo na razie jest 10 na 10. Zobaczymy, jak to ostrością. No tak. A, no jeszcze do tego na pół. Także tutaj są trzy dania plus cola zero, także czekamy. Dostaliśmy już pierwsze, no ale czekamy na pozostałe, żeby próbować tutaj po kolei ostrości. To jest bardzo ostre. Zaczynam od najmniej ostrego, no bo przecież potem muszę iść dalej. Im dalej w las, tym będzie gorzej. Słuchajcie, to jest moja ręka, porównanie. To będzie kacze jajko, moje pierwsze w życiu. Ono jest zrobione na takim bardzo mocnym ogniu, że tak powiem, ponieważ jest bardzo mocno tutaj spieczone. Troszeczkę to ostygło, bo musieliśmy zrobić zdjęcia i w ogóle, wiecie, my robimy tam bardzo dużo różnych rzeczy, więc może nie będzie aż tak ostre. Wygląda to następująco. Tutaj naszą podstawą jest wieprzowina, więc próbuję. Najmniej ostra. Pachnie bardzo tajsko. Pełno przypraw. Próbuję. Tak? To jest tak ostre, jak wczoraj jedliśmy Michałka. To jest bardzo ostre. Słuchajcie, ja jestem i tak znośna. Chodzi o to, że ja lubię ostre rzeczy, więc jestem ciekawa, co powie Michał. A spróbuj z jajkiem i tu to tak prawilnie wymieszać. Prawilnie wymieszać? Nie wiem, jak to tak sobie po prostu... Pięknie. O, wow. Dobra, spróbuję z jajkiem. Mamy tą bazylię tutaj. Z jajkiem i ryżem. I z ryżem oczywiście sobie tutaj nałożymy. Jem jak paralityk jakiś. Jakby mi nie wyszło, więc sorry. Ryż łagodzi zdecydowanie ostrość tego dania, ale ja czuję tylko i wyłącznie chili. Ja nie czuję i troszeczkę czosnku. Dla mnie ta bazylia to w ogóle znikła. Jej totalnie nie czuję. Powiem wam, że no ledwo, to ja to ledwo dźwignę. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie dalej smakować. Jeśli chodzi o samo mięsko, to jest tak bardzo mocno, że tak powiem, nawet spalone. Bardzo fajnie jest przyrządzone to mięso. Jest takie bardzo mocno ugrillowane. Bardzo mocno ugrillowane. Mocno potraktowane ogniem. Dobra, Michał, próbuję, bo ja się tu mega dałam. Nie ukrywam, że mnie troszkę przestraszyłaś tą ostrością, no ale będziemy próbować. Ja sobie też jakoś tak poradzę, że wezmę to jajko kacze, bo to jest hit. Ta ostrość uderza bardzo późno. Na pierwszym kęsem nie czuć, dopiero po pewnym czasie. I ostrość uderza na końcu języka i okala trochę gardło, można powiedzieć.
powiedzieć, nie jest na czubko na zębach, tylko właśnie bardziej tak z tyłu czuć tam ostrość. A spróbuj samego mięska, bo ja widzę, że ty sobie tutaj pomagasz ryżem, to nie o to chodzi. No pomagam. Dawaj. No słuchajcie, to jest kompletne danie, powinienem to wymieszać. Ale nie, to jest do zjedzenia. Dla mnie jest do zjedzenia. No jest mocne, intensywne. No i teraz jak wziąłem dużo, tak, no teraz zdecydowanie czuję. Czuję już w całych ustach, czuję ostrość. Przełyku tutaj, cały język już mi zdrętwiał, jak wziąłem taką łyżkę, o widać. Ale słuchajcie, to danie jest bardzo dobre i mi smakuje, super jest to jajko, bardzo dobry, fajny, klejący ryż, taki jakbyście mieli w sushi, żebyście mogli sobie, nie wiem, uzmysłowić. A jeśli chodzi o to samo mięso, no to przede wszystkim czuć te ostre przyprawy, czyli to chili, ale nie czuć właśnie tych bazylii. Jestem ciekaw, jak będzie w innych pozostałych, czy to będzie tak, że wszystkie po prostu będą ostre, ale na razie jest, to jest danie, które ja bym zjadł. Jest ostra, mocna intensywność przypraw azjatyckich, z tym jajkiem, jak to się wszystko wymiesza fajnie, no to będzie petarda. Bo wiesz, no samemu byś nie jadł łyżką tego mięsa, to by było ciężkie. Ale jak wymieszacie właśnie z ryżem i z tym jajem, to będzie petarda. Czyli to była wieprzowina, very low spicy, czyli jedyneczka. Tu mamy wołowinę tym razem. No i jest to już wyższy stopień ostrości. Spróbuję najpierw ją samą, ale jest fajna w zapachu. Chyba jest ta bazylia cytrynowa tutaj, bo bardzo to czuć, taki cytrynowy zapach. Jaka dobra, jakie dobre mięso, naprawdę. I to jest dwójka, okej, okay. Dobra, zaczynam czuć, uderza z ostrością. No, ale powiem ci, że albo panie nam pomyliły, jeśli chodzi o ostrość. Albo my pomyliliśmy. Albo my pomyliliśmy, bo moim zdaniem to jest mniej ostre od tego, co próbowaliśmy przed chwilą. Próbuję z ryżem, ale tu jest dobre, ile tu jest przypraw. No, to jest smaku, bo jest to bardzo dobre danie. Super, nie, to zjemy całe, na pewno. No ja bym się skupił na tym mięsie, no bo te dodatki są takie same, czyli mamy dalej jajko kacze, dalej mamy klejący ryż, no i to mięso. I fajnie jest tak posiekane, bo to mięso jest grillowane, słuchajcie, na takich łokach robione, mocno tam, wiecie, pocięte i jest bardzo dobre. Daję tobie, bo będziesz zaskoczony, przepyszne jest. Pomyliliśmy się, to jest najlżejsze, bo to od razu czuć, że tu jest, okay. Bardzo mało jest tego, czyli wołowina była najlżejsza, wieprzowina miała dwójeczkę, a to będzie dramat. Bardzo dobre, ale mi bardziej smakuje ten pork. Tak? Bardziej wieprzowina. To super, to się podzielimy. Fantastycznie. Więc nie przedłużamy chyba. Coś jeszcze więcej powiesz? Czujesz jakieś przyprawy? Ja tutaj jestem w stanie wyczuć czosnek. On od razu się tak fajnie wybija, czosnek. Oczywiście chili. Ale kurczę, ta bazylia, one niestety mi trochę, że tak powiem, uciekają. Ten smak tej bazylii. Trochę szkoda w sumie. Ale to jest bardzo, bardzo smaczne, bardzo fajne, poprawne danie. Nie wiem, czego nie spróbowałam. Nie spróbowałam jeszcze tego jajka, które jest tak bardzo tutaj. Myślę, że dostaliśmy tylko łyżkę i widelec. Bez noża. Spróbuję, jak jest tak spalone to jajeczko. Sami nam, u nas to jest po prostu nieudane jajko sezone, a tu jest jako especialite. Ja tak nie przepadam, no takim mocno ściętym jajkiem. No ale to jest przepyszne. Dobra, czy próbujemy najostrzejszego? No tak, chyba jesteśmy gotowi. Chyba jesteśmy gotowi, dobra. Czy umrzemy? Zobaczymy. Opcję najostrzejszą wzięliśmy wegetariańską. Dlaczego? Bo jest najtańsza. Bo my raczej tego nie zjemy. Idę o bańkę, że tego nie zjemy. Tej ostrej. W sensie. Tej ostrej, tak, no. Ona jest podana z tofu tutaj. Tak, już żeśmy rozcięli jajeczko na potrzeby... Na potrzeby relacji na Instagramie, no, oczywiście. Tak. Tutaj widzimy. Ja widzę tutaj to, żeby wygląda jak pieczarka, ale nie jestem pewna. Może jako po prostu tutaj jest taki miks warzyw, ponieważ tutaj też widzę, jak brzydko paluszkiem pokazuję, ale tutaj coś jeszcze jest, z wyjątkiem tofu. Więc to jest taka opcja warzywna. On jest aż gorzkie. Jest mega ostre, ale jest do przeżycia. Myślałam, że będę płonąć. Ja tutaj widzę, wiem co tutaj widzę. Tutaj jest pełno pestek od papryczki chili. One tak troszeczkę chrupią pod zębem. I powiem wam, że... To tofu bez smaku pewnie. To jest totalnie bez smaku. Tofu jest bez smaku. Ja czuję to jedyne co czuję. To tylko chili. Ale do zjedzenia jest. Jest. Boli mnie? Boli, ale jest do zjedzenia, totalnie. Spróbuję sobie z jajeczkiem. Ostre. Nie wiem jak wy macie, ale ja nie przepadam za tofu. Napiszcie w komentarzach, ale mi tofu nie podchodzi samo w sobie, więc... Ale ma spóźniony zapłon. Bardzo mocno i taki... Nieprzyjemna jest ta ostrość, bo ona jest rapiąca. No i przez to nie czuć smaku dania, więc... Jeśli lubicie bardzo, bardzo ostre, no to wam polecamy, ale nie poczujecie smaku. Ja chciałam powiedzieć, że to naprawdę dochodzi z opóźnieniem i ja po prostu teraz ich nagrywał, a ja tam stękałam, mam nadzieję, że to będzie słychać. Zapomnieliśmy wspomnieć, że jeżeli byłoby mało ostre, to możemy sobie jeszcze to doprawić. Ale ja tutaj widzę, że to są po prostu posiekane różne papryczki chili i pływające pestki. Tak, także... ale wymieszane te dania. Super, tak, polecam. Zajadamy. Dobrze, moi drodzy, czas na podsumowanie. Bangkok głośny jak zawsze. U mnie na pierwszym miejscu ląduje to danie z wołowiną.
bo było najsmaczniejsze, najwięcej smaków tam wyczułem i ono było najmniej ostre. A na drugim wieprzowina, ta bardziej ostra i na końcu to tofu wegańskie, no bo ja nie przypadam za tofu. No i było najbardziej ostre i ja już liczyłem smak. Z wegańskim się zgodzę, ale dla mnie ta wieprzowina naprawdę była najfajniejsza, ta drugi stopień ostrości, ale ja się boję, że ja tracę moją moc, słuchajcie, ja tracę moją moc z ostrością, bo to nawet było dla mnie za ostre. Może przestajesz lubić po prostu. Może albo przestaję lubić, albo moja jama ustna jest już tak przepalona, że powiedziała: dziewczyno, basta, już nie będziemy jeść ostrego. Będę musiała to zbadać, bo ja bardzo lubię ostre, a tu widzicie, miałam aż tak, że za bardzo było. Tak. Ale ogólnie restaurację Wam polecamy, tak. Warto to miejsce odwiedzić. Jeżeli w ogóle kiedyś będziecie w Bangkoku i będziecie w tej restauracji, to koniecznie piszcie nam na priv, bo my uwielbiamy, jak właśnie piszecie, tak. Wysyłacie nam zdjęcia spod restauracji, że to jest właśnie też byliśmy, że dzięki za polecenie, bo my to bardzo polecamy. Jesteśmy ciekawi właśnie Waszej opinii, jakbyście odwiedzili to miejsce. Tak, i czy Wy w ogóle oglądacie Marka filmy, bo my oglądamy i go uwielbiamy. Tak, uwielbiam. Chłopak jest niesamowicie uśmiechnięty, tak daje takiego pozytywnego, energetycznego kopa w tych swoich odcinkach, także no, dużą inspiracją jest, nie da się go nie lubić. Liczyliśmy na to, że może go spotkamy, ale niestety nie. Jak chcieliśmy zbić energetyczną piątkę, ale nie udało się. No może następnym razem. Może następnym. No ale miejscówka jest super. Fajnie, że wiecie, youtuber ma swoją restaurację gdzieś super. W Bangkoku. No, i jaka tania. Tak, no. I najtańsza ze wszystkich restauracji znanych osób. Tyle, słuchajcie, jeśli jesteście do tego momentu, napiszcie nam w komentarzu ostre albo ostry. No i czy Wy lubicie ostre potrawy? Jeśli tak, to napiszcie jakie, jeśli nie, to dlaczego? No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach w Bangkoku, trochę ich będzie. Ten odcinek był tylko o tej restauracji, bo chcieliśmy poświęcić temu miejscu jak najwięcej czasu. Tak, ale nie sugerujcie się długością odcinków, bo my naprawdę mamy co zwiedzać, naprawdę będzie co oglądać. Tak. On może być krótszy, bo to jest tylko jedna restauracja, ale już zaraz nawet idziemy nagrywać na Was kolejny odcinek, więc słuchajcie. Dokładnie. Pozostaje nam tylko do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Mam nowy chwyt kamery podczas nagrywania selfie. W sensie nas. Żeby nie cząchać. Żeby nie trząsło.